Kto to jest biblista i dlaczego lepiej mieć go za przewodnika w Ziemi Świętej niż nie mieć? Pewnego razu ktoś przedstawił mi się jako teolog, bo, jak mówił, interesuje się zagadnieniem i dużo czyta na ten temat. Czy można powiedzieć, że ktoś, kto interesuje się medycyną i dużo czyta na ten temat, jest od razu medykiem, lekarzem? Chyba nie. Potrzebne byłoby jednak jakieś zewnętrzne kryterium, na przykład dyplom uczelni medycznej. Ja na przykład nie chciałbym, żeby leczył mnie ktoś, kto całą swoją medyczną wiedzę posiadł z portali o zdrowiu. Jeśli więc Ziemia Święta to piąta Ewangelia, dlaczego nie miałby mnie po niej oprowadzać ekspert, czyli biblista, a na przykład ktoś, kto czymś tam się interesował w Piśmie Świętym, parę książek o tym przeczytał i można powiedzieć, że jest takim domorosłym biblistą. Czujecie różnicę? Ja od razu. Żeby zostać biblistą, nie wystarczy skończyć tylko zwykłe studia magisterskie z teologii. To jest dopiero dobry początek. Potem trzeba się wybrać albo zostać wysłanym na studia biblijne, albo z zakresu teologii biblijnej, albo egzegezy biblijnej. Średnio, w zależności od kraju, zajmuje to od 5 do 12 lat. Ja wraz z wieloma innymi kolegami i koleżankami studiowałem w Rzymie. Takie miałem szczęście. Przez 7 lat zdobywałem stosowne umiejętności i wiedzę, żeby móc później, po ukończonym doktoracie, powiedzieć o sobie, że jestem biblistą. Ta wiedza na temat Pisma Świętego jest tak ogromna, że prawdopodobnie trudno powiedzieć, że jest gdzieś na świecie człowiek, który jest ekspertem od całej Biblii. Dlatego słowo to ekspert od Pisma Świętego wypowiedziałem z pewnym wahaniem na początku. Biblista jednak to człowiek przygotowany do zajęć, to ktoś, kto ma kompleksową, gruntowną wiedzę o Piśmie Świętym, która jest naprawdę niezbędna, żeby poprowadzić grupę, która śladami Pana Jezusa ma zamiar coś przeżyć, przejść i przeżyć właśnie w Ziemi Świętej. Biblista to ktoś, jak w moim przypadku, kto po 7 latach zdobył także wiedzę na temat historii i geografii biblijnej oraz na temat archeologii biblijnej. Pewnie, że standardowa grupa nie będzie pytać o wiele archeologicznych wątków, nie będzie pytać o wiele historycznych wątków, ale z tyłu głowy przewodnik, dobrze przygotowany przewodnik, musi to mieć. Jeśli więc nadal nie wiemy, dlaczego lepiej mieć za przewodnika biblistę, niż go nie mieć, to ja już nie mam więcej argumentów. Serdecznie pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański.